Gdzie masz dekorową koszulkę? Nie, o, szkoda. Szkoda mi. Będziemy naszą furą DR. Dobra, 50 minuty. Więc mamy pół godziny, żeby się zatrzymać na kawę. Na stacji. Nie ma kawy, nie ma kawy. Jest kawa. Jeszcze mam wodę kawową, masz problemy, widać to. Co zaraz bardziej, za większe. Sobie nie wytrzymałem wódkowy dopad i wow. Cóż, teraz już będziesz szczęśliwa. Musisz zmienić kasę, włożę do maszyny euro 20. Kupić tabletą kapsułkę, nie? Żeby wybrać sobie kawę. I wtedy wrzucasz ją do maszyny i robisz sobie samemu. No ale już głód zaspokojony kawowy, na razie psychicznie, bo już jest, nie? Euro 20, kupiłam za dwie kapsułki. A zaraz będzie jeszcze fizycznie, bo już dostarczysz tu substancji. Tak, ale smak jest taki sam jak w restauracji. Arrived. Stoją. Ciekawe, ciekawe. Polarisy. Albo czwórka, ale to wszystko jest tysiączki. To są Polarisy RZR. Ciekawe. Takie medaje w Dakarze. Zmierzę się z rodziną goczałów. Ja no żartuję. Szacun, kurde, naprawdę są niesamowici. You have feel the button for change. This one, yes. Ale wydaje mi się, że to nie, możesz sobie trzeba dać bardziej. Ale to jest do przodu. Dobrze. No. Po co mi bardziej do przodu? Ja będę płakał. Dobrze, masz ten lusterko, bo ja mam dobrze. Slizy będą mi wyszli. Patrz, jak już wyglądamy zęby, to dobrze, że mam wszystko czarne. Czaj, że jakbym sobie założyła białe, to na wstępie już jestem dziurawy. Dobrze masz to? Czy mam to ustawić? Czy, bo ja widzę siebie i ciebie. No pytam cię, ty kurwa lol. Trochę tak. Można Harley'a wypożyczyć też, to też ciekawe. Ciężki teren, no nie spodziewaliśmy się. No ale takiego, nie? A, i zobacz, mamy. Ła, ze skały, bo to jest park narodowy, nie? Więc zobacz, no. Nawet żółwia spotkaliśmy. Wow. Jak jest tak, pięć samochodów, za nami dwa auta.
ale ta woda jest normalnie gorąca. Cudownie, to był taki przedstart do Dakaru. Można powiedzieć, wygram to? Wygram ten Dakar? Tak, byłeś najlepszy, kochanie. No. Nadajesz się na pilota normalnie. Okazuje się, że oni robią ten. Widziałeś te zdjęcia tam z boku? Na tej ścianie? Pustyni i tak dalej? Oni robią, organizują wakacje normalnie 5-dniowe do Maroko, nie? Dostajesz pełny full power ten buggy. Masz normalnie na trasę, jeżdżą od jednego do drugiego miejsca, zostajesz w jakichś kampach i tak dalej, informacyjnie tylko, nie? Bo ja się pytam, ile to kosztuje, mówi, 2,5 koła, ja mówię, 2,5 koła za osobę, jak to jest? On mówi, że jak będą mieli oferty jakieś, nie? To mi wyszły na maila po prostu. Tylko trasa, jak chcesz dojechać do domu, bo musimy... Ja ogólnie nadaję się na wyścigi, czy nie? Nie mogłem swojego tego pełnego potencjału, jak gdyby... rozwinąć. No to możesz teraz kupić i wycieczkę do Maroku na 5 dni. Na pilota się nadajesz. No i dobrze, a pokazujesz teraz... mi tu, że kameczki tu są, że tu w lewo. Teraz? Dopowiem jeszcze tutaj szybko, że te Polarisy UTV są blokowane i nic w tym dziwnego, gdyż jeśli by nie były, powodowałyby mnóstwo wypadków. Z tego względu też nie radziłbym tam gdzieś wchodzić w zakręt właśnie tym poślizgiem. No bo po prostu nie mają wystarczająco dużo mocy, nie mają tych wysokich obrotów, które są bardzo ważne, jeśli chodzi właśnie o tą jazdę w takim jakby ciągłym drifcie. Ja gdzieś tam troszeczkę może tego lizłem w przeszłości, jeździłem na quadzie. Możesz sobie zobaczyć, króciutki filmik wam pokażę. Chciałbym być gołosłownym, więc dlatego na to bym zwrócił uwagę, że to, że oni po prostu dają taką możliwość zabrania nas w taki ciężki teren, natomiast bardziej taki właśnie, żeby taki przełajowy. O. No i tyle, ogólnie polecam, było bardzo fajnie, a jeśli ktoś by chciał gdzieś tam poczuć troszeczkę więcej swobody właśnie, poczuć tą moc i gdzieś tam zabawić się na piaskach pustyni, to możecie sobie wejść na ich stronę internetową, skontaktować się z nimi, oni rozmawiają po angielsku i po prostu próbować sobie zorganizować taką wycieczkę. My do Maroko, w Maroko byliśmy kilka razy, natomiast nigdy nie zastanawiałem się pod tym kątem, że rzeczywiście można by było tam wynająć jakiś sprzęt, więc być może gdzieś tam spróbowałbym obczaić. Może nie 5 dni, chociaż w przyszłości nie wiem. A jeśli nie, to na 1 albo na 2 dni gdzieś tam się wybrać po prostu z pełną mocą, bo na pewno była niezłabania. Ja sobie robię ogólnie z tym Dakarem. Trzeba być fizycznie przygotowanym, trzeba mieć kupę siana. Natomiast moje zamiłowanie do Dakaru pojawiło się wtedy, kiedy moi rodzice kupili antenę satelitarną. Mieliśmy dostęp do Eurosportu i mój tata z moim bratem Wojtkiem, który bardzo serdecznie pozdrawiam, sobie to oglądali i ja oglądałem to razem z nimi i po prostu no, zakochałem się w tym. Od pewnego czasu śledzę, oglądam i jest to dla mnie jedno z najważniejszych wydarzeń w ciągu roku. Nie interesuję jakoś sportem namiętnie, poza może sztukami walki. No i tyle. Życzę wam dużo zdrowia, miłości, szczęścia i do
następnego odcinka z Majorki. Pa.